Witam serdecznie w live'ie. Mam nadzieję, że dobrze mnie widać. Patrzę. Dobrze. W live'ie pod tytułem Terapeutyczne rozmowy jest to część druga. Część pierwsza była chyba tydzień temu, więc dzisiaj jest druga część terapeutycznych rozmów, gdzie będę odpowiadał na wasze pytania z Instastory w ankiecie, które zadaliście dzisiaj. Taka formuła, myślę, się fajnie sprawdza, więc dzisiaj nie będę długo, mam dużo roboty przed wyjazdem na jutrzejszą szkołę psychoterapii, więc nie zwlekając. Mam tutaj te wszystkie wasze pytania z ankiety. Będę szedł po kolei. Zobaczymy, ile się uda zrobić. Włączę stoper. Ustawię stoper na 30 minut, bo muszę kontrolować czas. Dobra. Pytanie numer pierwsze. Jeszcze nie zagłębiałem się w to pytanie, więc będę leciał na spontanie. Napiszcie mi tylko, czy dobrze mnie słychać, bo nie mam mikrofonu i chcę wiedzieć tylko, czy dobrze mnie słychać na czacie. Czy dobrze mnie słychać? Nie wiem, nikt nie pisze, czy dobrze mnie słychać, więc napiszę. Dobrze mnie słychać. No to dobrze. Dobra, pytanie numer pierwsze, jak zwykle anonimowo, więc nie mówię, kto zadaje te pytania, bo to nie ma znaczenia kto. Ważne, że jest pytanie. Jak odróżnić bóle psychosomatyczne całego ciała od dolegliwości fizycznej? Bóle psychosomatyczne to są takie bóle, które pochodzenia nie mają źródła medycznego, tylko psychologicznego, czyli na przykład migrena, powiedzmy, albo nie wiem, ból brzucha, który powoduje stres, a nie na przykład to, że się zatrułeś pokarmowo. Jak odróżnić jedno od drugiego? No przede wszystkim, jeśli to jest jakiś ból powtarzający się, a nie w reakcji na coś tam, jakieś zjawisko stresowe, powiedzmy, no to warto przede wszystkim się zbadać pod względem medycznym zawsze, jeśli to jest ból nawracający. I w momencie, kiedy wykluczymy źródło medycznego bólu za pomocą badań i lekarz powie, że to jest, że to nie są fizyczne objawy bólu, tylko psychosomatyczne, on to potwierdzi, no to jest pierwszy warunkujący czynnik, który odróżniający jedno od drugiego. Jeśli natomiast jest to ból, który się pojawia sporadycznie lub jednorazowo lub raz na jakiś czas, a nie regularnie, co nie wymaga od ciebie lub nie chcesz aż tak iść tą stronę, żeby aż tak, no źle powiedziałem, bo to zawsze warto się zbadać, ale nie wymaga to od ciebie badania się za każdym razem, kiedy czujesz jakiś ból, bo to mógłbyś chodzić cały czas się badać, to myślę, że takim sygnałem, który odróżnia jedno od drugiego, jest przede wszystkim zobaczyć, w jakich okolicznościach ten ból się pojawia. Czy on jest w reakcji na jakieś emocje, na przykład na lęk, na złość, czy wydarzyło się coś stresującego i czy to coś powtarza ten schemat, na przykład za każdym razem, kiedy czujesz złość lub lęk, czy reagujesz bólem na przykład głowy, brzucha, ściskiem w klatce piersiowej, nie wiem, napinają ci się mięśnie i czy zauważasz jakąś powtarzalność, czyli najlepiej prowadzić sobie taki dzienniczek doznań fizycznych. Ja mam takie arkusze dla pacjentów, gdzie zapisujesz sobie, jakie doznania, jaki ból pojawia się w odpowiedzi na jakie myśli lub emocje. I możesz zauważyć, że na przykład jeśli są to bóle psychosomatyczne, to pojawiają się w określonych okolicznościach w reakcji na przykład na nieprzyjemne emocje, które są dla ciebie po prostu zbyt przytłaczające i ból jest reakcją na tą emocję. Jeśli natomiast nie zauważysz związku, albo związek będzie, no powiedzmy, nie wiem, idziesz sobie i potkniesz się i uderzysz się nogą czy kolanem o asfalt i boli cię kolano, no to związek przyczynowo-skutkowy z przewrotką jest oczywisty. Natomiast jeśli się zatrułeś i wymiotujesz i masz podejrzenie, że pokarm, który zjadłeś, nie był dobrej jakości, bo twój kolega, który też to jadł, też go boli brzuch, i niczym się aktualnie nie stresowałeś, no to można przyjąć założenie, że to jest reakcja na przykład na pokarm, który zjadłeś. Tak słowem wstępu, no bo to jakby wymaga głębszej analizy z pacjentem tak na żywo, więc nie ma takiej jednej recepty dla każdej osoby. Jaka psychoterapia najlepsza dla osoby w depresji i ADHD z mini epizodami lękowymi? No zdecydowanie poznawczo-behawioralna.
I nie mówię to tylko ze względu na to, że sam pracuję w tym nurcie, tylko ze względu na dowody naukowe, które potwierdzają to, co teraz powiedziałem, że CBT się sprawdza najlepiej w leczeniu depresji i ADHD i lęku. Więc tak. Jak zacząć rozwijać swój Instagram jako studentka psychologii? Jakieś tipy? Wiesz co? Może najprościej odpowiem, że mam kurs cały marketingowy stworzony dla studentów psychologii i psychologów. Więc jak wejdziesz na moją stronę www.michalbrzegowy.com, to jest cały kurs, który nagrałem, który jest bardzo obszerny, który krok po kroku pokazuje, jak rozwijać tego Instagrama do tego, żeby zdobywać tych klientów, pacjentów, współpracę. Pokazuję to na swoim przykładzie, jak to u mnie wyglądało od początku. Więc tam naprawdę dzielę się całą swoją marketingową i psychologiczną odpowiedzią, wiedzą na temat tego, jak prowadzić te social media. Więc jeśli myślisz o tym poważnie, no to zachęcam Cię do zainwestowania w ten kurs, w który włożyłem całą masę pracy, dzięki któremu wierzę, że zdobędziesz to, co pytasz. Tak, może trochę taki self-promotion, ale czasem trzeba. Szczególnie jeśli to, co zrobiłeś, uważasz za dobre. A tak uważam. Dzień dobry, gdzie odbywałeś swoje praktyki studenckie? Ile godzin musiałeś zrobić? Widzę, że tam pytacie mnie o coś na czacie, ale na razie odpowiadam na to pytanie, które mi zadaliście. Nie mogę tak to i to, bo się nie mogę skupić, więc robię tylko to, co widzę tutaj na Instastory. Odbywałem praktyki studenckie w szpitalu Kopernika w Krakowie, na ulicy Świętego Kopernika, w szpitalu uniwersyteckim na oddziale, jaki to był oddział? Zaburzenie emocji, nastroju i chyba psychotyczne też, dorosłych, w szpitalu psychiatrycznym na ulicy Świętego Kopernika. I oprócz tego jeszcze zrobiłem w szpitalu Świętego Rafała na oddziale kardiologii. Ogólnie zrobiłem chyba 200 godzin, ale wymaganych miałem dużo mniej, ale zrobiłem, nie wiem czy dużo, chyba 100 miałem, z tego co pamiętam, a tylko to było dawno temu, to było 2015, 16, ale ja chyba zrobiłem 200 godzin. Sposoby na barierę językową, pomocy. No najlepiej jest barierę językową. No najlepiej jest, mówiąc wprost, mieć kogoś, z kim możesz porozmawiać, więc albo do szkoły językowej, gdzie jest bezpieczna przestrzeń do tego, żeby ćwiczyć język, albo jakieś ekspacy, albo grupy językowe, gdzie można się po prostu umówić z kimś albo online, albo na żywo i po prostu porozmawiać z kimś bez spiny i najlepiej się uczyć w praktyce, rozmawiając bez spiny na luzie z ludźmi w tym języku. Akurat ulica Świętego Kopernika, jak ktoś tam napisał, no, tak, masz rację, Kopernik nie był święty. Więc najlepiej jest po prostu przełamać się, rozmawiać z ludźmi na luzie po prostu, nie? Czy tam ekspacy, tak myślę, że to jest dobry kierunek, albo w szkole językowej. I po prostu nie rzucać się od razu na głęboką wodę, że tam, nie wiem, pracować od razu w tym języku, czy jakieś takie sprawdziany, czy coś. Tylko na luzie, żeby sobie pogadać tak przy kimś, tak przy przysłowiowym tym. No, nie wiem, czy co chciałem powiedzieć. Po prostu na luzie. Jakiego nurtu spróbować w depresji, jak CBT nie działa? Nie wiem. Wiem natomiast, że CBT ma najlepszą udowodnioną naukowo skuteczność leczenia depresji, więc zachęcałbym do po prostu spróbowania z innym terapeutą CBT-owym. Może po prostu terapeuta, a nie podszedł lub sposób jego pracy. Natomiast, znaczy no, może gwarantuję to złe słowo, ale no, CBT dobrze działa na depresję, na leczenie depresji, więc może po prostu relacja z tym człowiekiem nie była taka, jaka powinna być, więc może po prostu terapeuta nie siada, nie nurt, nie? Ale jeśli miałbym odpowiedzieć na to pytanie, jaki nurt inny na depresję, to nie wiem, szczerze mówiąc. Nie wiem po prostu, nie wiem, nie znam się, nie jestem w stanie się wypowiedzieć za inne nurty, bo nie wiem po prostu. Jaka szkoła w nurcie poznawczo-behawioralnym to która? Te wszystkie, które mają akredytację Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Behawioralnej, na stronie sobie znajdziesz wszystkie szkoły wypisane z tą akredytacją, to znaczy, że te szkoły są legitnie zatwierdzone za Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, po których możesz mieć certyfikat i tak dalej. Na pewno SWPS, na pewno CBT Centrum, Instytut Poznawczy, Interego, AIMI. I chyba tyle. I coś tam jeszcze jest pewnie, ale to są te takie najważniejsze, najlepsze powiedzmy, nie? No bo mają akredytację. Dobra, idziemy dalej.
Standardy. Standardy dotyczące potencjalnego partnera. Jak poznać, rozróżnić potrzeby płynące z ego, a jak z serca? Zawsze jak są takie pytania, to próbuję zrozumieć, o co chodzi z tym ego i z sercem, jak ktoś pyta, no nie? No bo w psychologii ego to są jakiegoś rodzaju mechanizmy, które służą do tego, żebyśmy sobie lepiej w życiu radzili, no nie? Więc bez ego byśmy nie istnieli. Gdybyśmy nie mieli ego, to byśmy nie istnieli po prostu. Więc ego jest potrzebne i zdrowe, dlatego często mówimy o zdrowym egoizmie, nie? Więc jak mam wybierać między ego a sercem, to wolę ego. Więc, ale rozumiem, że w potocznym słowa znaczeniu tu chodzi o coś innego, tylko próbuję zrozumieć, o co chodzi z sercem, nie? Co to znaczy serce? Potrzeby serca, czyli jakie? Czyli takie, jak mi podpowiadają emocje, czy takie, jak mi podpowiadają moje pragnienia, czy takie, jak mi podpowiada jakaś wizja romantyzmu? Co to znaczy, no nie? Bo ja nie wiem po prostu, co to znaczy serce. Wiem, co to znaczy mechanizmy do zaspokajania swoich potrzeb, wiem, co to znaczy mechanizmy związane chroniące ego, żebyśmy się nie rozpadli. Wiem natomiast, że serce to jest machina pompująca krew. Więc zastanawiam się, co to w potocznym słowa znaczeniu znaczy. Jak rozróżnić potrzeby płynące z ego, a jak z serca. Nie wiem, więc nie wiem, jak na to odpowiedzieć za bardzo. Może po prostu powinienem się po prostu nad tym zastanowić lub dopytać tą osobę, która zadała to pytanie. Jakie książki rozwojowe mogłeś polecić? To jest takie bardzo ogólne pytanie. Ja bardzo często tu polecam różnego rodzaju książki, więc wystarczy, że wejdziesz sobie na tą taką pigułkę highlights i tam są różne książki, które polecam. Tam całą masę rozwojowych książek na Instagramie u mnie znajdziesz, więc myślę, że spokojnie. Nawet wczoraj rolkę udostępniłem o trzech książkach, które warto przeczytać. Psychologicznych, no bo ja innych nie czytam. Ewentualnie neurologicznych albo psychiatrycznych. Dlaczego podobają mi się faceci pod 40, mimo że mam 24 lata? Nie wiem. A być może dlatego, że z jakiegoś powodu czujesz się przy nich bezpieczna. Być może młodsi mężczyźni z jakiegoś nieświadomego powodu nie są dla ciebie w strefie bezpiecznej, a ci starci sprawiają, że się czujesz bezpieczniejsza, bo nie wiem, na przykład ktoś bliski w twoim życiu wcześniej, który był od ciebie dużo starszy, sprawił, że poczułaś się bezpieczna, kochana, akceptowana, taka jaka jesteś. Na przykład nie, twój ojciec jest dużo starszy, albo nie, wychował cię dziadek, wujek. Nie mam pojęcia, wymyślam teraz, nie? I może po prostu tu nie chodzi o to, że ci się oni podobają, w sensie, że tak, chodzi o to, że oni się podobają, tylko chodzi o to, jak ty się przy nich czujesz dzięki temu, że oni są starsi, no nie? A przy okazji ci się podobają przez to, że na przykład czujesz się przy nich bezpieczna. Ale w sumie pytanie mam inne, no ale co w sumie, co z tego, że ci się podobają mężczyźni po 40? No to przecież to nie jest po 80, że to już śmierć, nie? Czy tam po setce, więc po 40 to kupa życia jeszcze z takim chłopem, więc nie wiem, co to w sumie za problem miałby być. Jak radzić sobie z samotnością i ciągłym się stresem, a że mam 30 lat, a nadal nie mam drugiej połówki? Aha, bo tutaj są te pytania w ogóle na... Ale czart. Pytanie z relacji. Ale czart, to ja w ogóle nie muszę patrzeć na komputer. O, ale czart. Ale czat, nie wiedziałem, że to tak można zrobić, że na live'ie pokazują się pytania, które zadaliście wcześniej w ankiecie, więc ja nie muszę sobie zdjęć tych pytań robić, ale super. Ciekawe, czy wy też widzicie to pytanie na dole, czy ja tylko je widzę. Jak radzić sobie z samotnością i ciągłym się stresowaniem, że mam 30 lat, a nadal nie mam drugiej połówki? To jest... Ciężkie pytanie, chyba nie dam rady na nie odpowiedzieć, bo to jest ciężkie pytanie, żeby tak to rozbić, bo to wymaga takiego zapoznania się z tym, dlaczego to jest takie ciężkie. Natomiast z całą pewnością mogę powiedzieć, że tu chodzi o jakieś przekonanie. Że ty masz jakieś przekonanie na ten temat, na temat bycia samotną w związku z tym, że masz 30 lat. Więc masz jakieś przekonanie pod tytułem: po 30, kiedy nie mam drugiej połówki, czuję się w jakiś sposób na przykład gorsza, samotna. I co, jakbyś miała 20 lat, to byś się czuła mniej samotna, mimo że jesteś sama, tak samo jak masz 30?
Jeśli odpowiedź brzmi tak, to tylko i wyłącznie dlatego, że takie znaczenie temu nadałaś i to generuje lęk. Lęk, że lata upływają a ty nadal jesteś sama. No bo jeśli odpowiedź brzmi, jeśli mając 18 lat, to nie sprawia tyle lęku, że jesteś dalej sama, aczkolwiek bycie samą może też jakby, możesz też chcieć być z kimś, to jest normalne, nie? Jakby nie ma w tym nic nienormalnego, że czujesz się samotna, będąc sama. Ale natomiast to, że wiek to warunkuje, że ty jesteś sama po 30, no to wiadomo, tu dochodzi może lęk o to, że boisz się, że na przykład nie zdążysz być matką, że nie wiem, im starsza jesteś, to nie wiem, że faceci mogą chcieć młodsze. No wymyślam teraz, bo nie wiem, co chcą faceci tak generalnie, więc ale nieważne od tego, co oni chcą, ważne, co ty o tym myślisz, że oni chcą, no nie? I teraz jakby to by wymagało takiego zastanowienia się, jak zaakceptować to, że jesteś po 30 i że czas mija i że młodsza nie będziesz. Jak to zaakceptować, a nie zaprzeczyć. Jak zaakceptować to, że jesteś sama i skupić się jednocześnie, póki co sama, a jednocześnie co możesz zrobić, żeby jednak kogoś poznać i skupić się na działaniu, żeby kogoś poznać, ale tak samo na akceptacji, że póki co jesteś sama i że bycie samą to też nie jest koniec świata, że można fajnie żyć też i cieszyć się życiem będąc samą i jak to zrobić, dążyć do tej akceptacji, jednocześnie skupić się na rozwijaniu swojego życia w oparciu na przykład o swoje pasje, swoich przyjaciół itd., itd., a jednocześnie podjąć plan działania, który macie na celu zbliżyć, ale nie tak obsesyjnie i tak teraz, że ja muszę kogoś poznać, muszę, tylko powoli, no nie? Powoli kogoś poznać, regularnie stworzyć plan działania, jak mogę kogoś poznać. Czy tam, nie wiem, Tinder, speed datingi, spotkania jakieś i tak dalej. I zmienić przede wszystkim swoje przekonania w oparciu o to, że z przekonania, że jestem gorsza, bo jestem po 30 sama, na przekonanie za pomocą faktów i dowodów, że bycie po 30 samą wcale nie jest gorsze ani lepsze, jest tak samo normalne jak to, że ktoś jest z kimś. I że tak po prostu czasem w życiu bywa, że jesteśmy sami i co? No, może mi się nie ułożyło, może nie miałem czasu, może skupiałem się na karierze, a może po prostu związek poprzedni długi mi się nie udał i teraz po prostu jestem sama, a może mam problem z poznawaniem ludzi, bo mam dużo lęku. No i co z tego, że tak masz? No i co? Jesteś, to znaczy, że jesteś gorsza? Nie. To znaczy po prostu, że jesteś na innym etapie życia niż ci, co są po prostu w związku. Ale to nie znaczy, że teraz masz mieć przekonanie, że w jakiś sposób jesteś gorszy, nie? Więc zmiana przekonań to na pewno. Ale też połączone z działaniem, no bo dlaczego miałabyś też kogoś nie chcieć poznać? Dobra, idziemy dalej. Jakie książki? A to było, wrzucę, dobra, dalej. Wrzucasz spoko treść i nagle odchodzi 5 osób na Insta. Jak sobie radzisz z takimi sytuacjami? No, znowu jakby powtórzę się, akceptacja na rzeczy, na które nie masz wpływu. Myślę, że trzeba zmienić przekonania, bo znowu za tym zdaniem się kryje jakieś przekonanie. No bo jeśli ktoś odchodzi z Insta albo jemu się nie podoba to, co ty robisz na Insta, to aktywuje jakieś przekonanie tak zwane kluczowe u ciebie. No nie? Co to jest za przekonanie? Co to dla ciebie oznacza, że ktoś odchodzi z Insta? No nie? Co to ci robi? Jak ty się czujesz? Co ty o sobie myślisz wtedy? Nie? Dlaczego to jest takie bolesne? Bo to aktywuje jakieś przekonanie na temat ciebie samej, tej osoby, która zadała to pytanie. Ktoś odchodzi, aktywuje to jakieś nieprzyjemne uczucie, prawdopodobnie jakiś lęk przed odrzuceniem, brakiem akceptacji, że zrobiłem coś złego, jestem gorsza i być może, tak sobie fantazuję, aktywuje to przekonanie pod tytułem muszę być idealna, nie mogę się pomylić, wszyscy muszą mnie lubić, wszyscy muszą mnie akceptować, wszystkim się muszą podobać moje treści, no nie? I tutaj w takim przekonaniu wychodzi tak zwane zero-jedynkowe, dychotomiczne myślenie, gdzie wszystko albo nic. Albo nikt nie odchodzi, albo jak odejdzie 5 osób, to znaczy, że jest już beznadziejnie, że nikt mnie nie lubi. Oczywiście nie musisz tak myśleć, ale tak to możesz przeżywać. Więc odpowiadając na twoje pytanie, popracowałbym nad przekonaniami, które się kryją pod tym, że te osoby odchodzą i dlaczego cię tak to boli. I zmierzał, jak już odkryjesz to przekonania, zmierzałbym w kierunku akceptacji na to, że wcale nie musisz być idealna i wcale nie wszystkim musi się podobać to, co wrzucasz na Insta. I że inni ludzie też mogą odchodzić, innym ludziom się może to nie podobać, co ty tam wrzucasz, ale pamiętać o tym za pomocą dowodów, że są też ludzie, którzy zostają, którym się podoba to, co robisz, więc zacząć myśleć o tym realistycznie i zacząć akceptować to, że to nie jest możliwe, żeby wszystkim się spodobało to, co robisz. Akceptacja to jest odpowiedź na to pytanie. Dim dirim.
czy trawa to włosy z ziemi. Zdecydowanie. To są włosy z ziemi, które rosną na głowie diabła, który siedzi w piekle. Dalej, bo ja muszę te pytania przewijać. Ulubione pytanie, jakie psycholog zadaje w czasie terapii. Jak się z tym czujesz? Dobra, będę szedł od góry teraz. Czy mógłbyś przedstawić swoje stanowisko na temat ustawień Hellingera i totalnej biologii? W Niemczech jest to zakazane, uznane za sekta, oficjalnie jest to nielegalne zorganizowanie sekty. Myślę, że w Polsce też powinno to wejść. Dlatego, że ustawienia Hellingera to jest szarlataneria szkodliwa dla ludzi. Nie ma to nic wspólnego z psychologią, mimo że korzysta z psychologicznych technik, jakich jest psychodrama, ale opiera się na myśleniu życzeniowym, na które nie ma żadnych podstaw naukowych. Są to niezbadane naukowo i sam Hellinger nie był psychologiem i psychoterapeutą. Są to niebezpieczne ustawienia, które nie obowiązuje tajemnica zawodowa, wsparcie psychologa, które traumatyzuje ludzi, prowadza nawet w skrajnych przypadkach do samobójstwa. Takich rzeczy się nie robi. Terapia powinna się odbywać pod odpowiednią opieką, w tajemnicy zawodowej, stopniowo, a nie na takim hardkorze i opartym na myśleniu życzeniowym, jakimś energii jakiejś czy innych rzeczach, nie podlegające nawet żadnym badaniom naukowym, bo Hellinger tego nie chce badać, bo się nie da zbadać coś, co nie istnieje, czyli jakichś magicznych energii, nie? Zdecydowanie odradzam, ale nie chcę się w to wgłębiać, bo wiem, że są fani, więc zaraz, no nawet jakby mieli coś, problem z tym, co mówię, to mam na to akceptację, no. Mówię jak jest. Nie znam psychologa, psychoterapeuty pracujący w oparciu o metody naukowe, który by poparł ustawienia Hellingera. Czy można być szczęśliwym bez akceptacji najbliższych? Można, jest to ciężkie, ale można. Można się tego nauczyć, można stworzyć swoją sieć bliskich osób innych niż ci najbliżsi, którzy będą cię akceptowali, ale najważniejsze jest najpierw zaakceptować samego siebie, a potem wtedy się będzie łatwiej szukać i otaczać ludźmi, którzy też cię akceptują. Zawsze trzeba zacząć od siebie. Jak poprawnie wyrażać negatywne emocje, nie tłumiąc ich, na przykład złość, irytację, żal? Mówiąc o nich po prostu. Mówiąc lub pisząc, jeśli to nie dotyczy drugiej osoby, pisać w dzienniku. Dzienniku uczuć, dzienniku myśleć. Mówić, czuję to i to z takiego powodu, że pomyślałem to i że ktoś mnie potraktował to. Czuję złość, irytację, dlatego że w taki sposób się do mnie odezwałeś i chyba sobie nie radzę. Nie chciałbym jakby teraz, żeby to wybuchło, żeby wyniknął z tego konflikt, ale chcę o tym porozmawiać teraz, jak się czuję. Jak się czuję po tym, jak mi powiedziałeś. Można powiedzieć, można wyrazić złość, irytację i żal w konstruktywny sposób, nie tłumiąc, a jednocześnie nie krzycząc, nie rozwalając i nie doprowadzając do konfliktów. Można po prostu spokojnie o tym mówić. To jest chyba najlepszy sposób, jaki znam. Na studiach psycholog czytałeś książkę deski do deski czy fragmenty? Myślę, że jestem nieadekwatnym przykładem, bo ja mam obsesję na punkcie psychologii od liceum, więc ja czytam wszystko. Więc przeczytałem już tyle książek w psychologii, że już mi zaraz głowa pęknie. Ale ja mam takie bardzo obsesyjne myślenie. Jeśli się czymś interesuje, to wchodzę w to na maksa, więc ja nie jestem chyba dobrym przykładem. Zdecydowanie polecam się nie przejmować i wrzucić na luz, że tak powiem. Mieć też inne życie niż psychologię, o, tak powiem. Czy jeśli lubię być sama, to może to prowadzi do jakichś zaburzeń? Bardziej bym pytanie zapytał, czy to, że lubisz być sama, nie wynika z jakichś zaburzeń? No oczywiście tak pół żartem, pół serio. Bardziej serio. A tak serio, to bycie w samej nie ma nic złego też, o ile to nie wynika z zaburzeń czy z lęku, no nie? Bo czasem to wynika z lęku, na przykład ma się unikający styl przywiązania
i w ten sposób sobie tłumaczymy, a czasem po prostu z introwertyzmu i tego, że po prostu wolimy być sami, a czasem ze spektrum autyzmu. No i co? No i to warto się tak szczerze zapytać, z czego to wynika, że ja wolę być sama. Czy dlatego, że się boję ludzi, czy dlatego, że po prostu, nie wiem, wolę być sama, bo mam więcej w sobie introwertyka, nie? Jeśli to drugie i znajdziesz ten zdrowy balans, nie będziesz też unikać nadmiernie ludzi z lęku, to dlaczego? Nie powinno to prowadzić do zaburzeń, no nie? To o ile się nie wyizolujesz jakoś strasznie, nie? Można być, nie trzeba otaczać się nie wiadomo ile ludźmi, żeby być zdrowym. Jak tam? Mamy jeszcze 5 minut. Co sprawiło, że zostałeś terapeutą? Dwie rzeczy, poza osobami, które mnie zmotywowały. Pierwsza to moje własne problemy. Tak. Więc chciałem lepiej zrozumieć siebie i chciałem mieć motywację do tego, żeby, że jak zrozumiem lepiej siebie, to będę mógł pomóc zrozumieć innym siebie i nawzajem. Jak pomogę zrozumieć innym siebie, to będę mógł pomóc zrozumieć bardziej siebie. I dokładnie tak było. Druga, że mnie po prostu od bardzo dawna intryguje ludzki umysł. Ja już w gimnazjum i w liceum czytałem masę książek psychologicznych. Mnie to po prostu fascynowało. Ja już w liceum przeczytałem wszystkie książki o mowie ciała i mnie po prostu intryguje zagłębianie się w ludzką psychikę. Ja traktuję proces terapii jak takie chodzenie po ciemnej jaskini z pochodnią, gdzie tylko sobie rozświetlam hieroglify, które pojawiają się na ścianach. I mnie to po prostu fascynuje, że ja mogę zgłębiać ludzką psychikę. Mi się to po prostu podoba. Tak jak mechanik lubi dubać w samochodzie i mu się to podoba, tak ja lubię dubać w głowie. Po prostu mnie to ciekawi. Skąd jesteś? Z Krakowa. Będzie dostępny live. Jaka jest geneza podatności na przebodźcowanie w ADHD? ADHD jest genetyczne, dziedziczne, więc aspekt dziedziczny. Jest to neurorozwojowe zaburzenie mózgu, co wpływa na to, że nasz mózg funkcjonuje przez jakąś podatność genetyczną inaczej niż osoby neurotypowej, bo ADHD jest neuroatypowością, czyli neuroróżnorodnością. Przez to osoby z ADHD mają na przykład inaczej funkcjonujący układ nagrody, czyli układ dopaminergiczny, czyli szybciej na przykład, inaczej przetwarzają bodźce związane z różnymi sytuacjami z zewnątrz, na przykład dlatego się szybciej bodźcują na przykład dźwiękami czy światłem, po to, że mózg musi z racji na przykład deficytu uwagi, musi w jakiś sposób poradzić sobie z tym, że tą uwagę traci, więc wykorzystuje ten układ nagrody czy dopaminergiczny do tego, żeby lepiej zarządzać napięciem, które się pojawia w momencie, kiedy mamy deficyt uwagi. Przez co w efekcie szybciej się przebodźcowujemy. Do tego też dochodzą nawyki behawioralne, wykształcone zachowania, które sprawiają, że na przykład źle organizujemy swoje życie, przez co bierzemy na przykład za dużo na swoje barki, bo na przykład non stop tracimy uważność. No nie? Bym odpowiedział. Czy uważasz, że ciągłe przerabianie minionych wydarzeń, tak zwanych traum, niepotrzebnie przywołuje złe emocje? Absolutnie, wręcz przeciwnie. Jest dokładnie odwrotnie. Właśnie potrzebnie, że przywołuje złe emocje. Bo nieprzepracowana trauma, która powoduje nieprzyjemne emocje, powoduje wielu problemów psychicznych potem w życiu. Jak tak zwany na przykład syndrom PTSD w skrajnym przypadku, czy zaburzenia lęku ogólnionego, czy każdy inny lęk. Więc jeśli mamy jakiekolwiek negatywne emocje z czymkolwiek z przeszłości, że jak o tym rozmawiamy lub mówimy, to znaczy, że mamy nieprzepracowaną tą coś kawałek z przeszłości i tym bardziej trzeba o tym rozmawiać i to poukładać sobie tak, żeby znaleźć akceptację na to, co się wydarzyło. Więc jest odwrotnie. Powinniśmy o tym rozmawiać. Powinniśmy przywoływać te negatywne emocje, żeby je przepracować i stworzyć nową narrację wokół tego, co się w przeszłości stało, żeby znaleźć akceptację i uwolnić się od piętna przeszłości, które nieświadomie wpływa na naszą teraźniejszość i przyszłość. Dlaczego psychologowie nie prowadzą spotkań z przytulaniem? To najlepsze lekarstwo, a deficytowe... Oj, to nie, to nie jest najlepsze lekarstwo w psychoterapii. To dobra, nie będę komentował tak z własnego zdania. Posłużę się faktami. To jest to, co lubię najbardziej.
posłużę się faktami. Nie ma żadnych, podkreślam, żadnych, których ja znam, badań empirycznych, naukowych, które potwierdzają, że przytulanie w psychoterapii ma korzystny wpływ na terapię. Natomiast są badania, które potwierdzają szkodliwość tego zjawiska, kiedy się przekracza po prostu i istnieje ryzyko przekroczeń etycznych, kiedy relacja wchodzi nieświadomie lub świadomie, zaczyna wchodzić, że tak powiem, wykracza poza relację terapeutyczną, tylko robi się zbyt blisko intymnie. Na przykład istnieje po prostu ryzyko zaburzenia relacji terapeutycznej, ryzyko natury etycznej po prostu. To jest raz. Po dwa, to trzy właściwie, po trzecie, bo już były dwa powody. Po trzecie, co chciałem powiedzieć, to zgubiłem wątek. Pacjent musi się nauczyć zaspokajać swoje potrzeby z bliskością fizyczną poza gabinetem, a nie w gabinecie. Więc my możemy pomóc pacjentowi zrozumieć, co stoi za jego potrzebą bliskości i go nauczyć poprzez terapię poznawczą lub behawioralną w tym wypadku, do zaspokajania tej potrzeby na zewnątrz i zrozumieć, co za nim się kryje, bo potrzeba przytulania jest naturalną potrzebą. Natomiast to nie ma być zaspokajanie tej potrzeby w gabinecie, tylko to ma być zaspokajanie tej potrzeby poza gabinetem. To nie działa w ten sposób, więc ja nie przytulam pacjentów. Takie rzeczy nie robię. Dobra, już mi tam dzwonek pikał, że już koniec czasu. Jeszcze jedno pytanie, dobra? Patrzę. Dobra, to może z czatu jakieś pytanie. Coś z czatu, jakieś jedno wybiorę. Pani tu napisała, która pytała o powracanie z przeszłości, że jak ma sobie poradzić ze śmiercią męża. No, śmierć męża jest związana z żałobą. Żałoba ma określone fazy. Żałobę trzeba przeżyć, nie stłumić. Jak stłumisz żałobę, to ona powraca po latach. Więc ból związany, negatywne emocje związane ze śmiercią bliskiej osoby są naturalną częścią przeżywania żałoby. No, żałobę, zanim się pogodzimy i zaakceptujemy śmierć swojego męża, musimy przejść przez określone fazy żałoby, które mają określoną, może nie tak zero-jedynkowo czas, ale one trwają. Więc trzeba przejść przez fazę rozpaczy, przez fazę smutku, depresji, przez fazę złości, rozczarowania. Są określone fazy przeżywania żałoby. Warto o tym poczytać, jakie są fazy żałoby. I trzeba też zrozumieć, że przeżywanie żałoby nie jest niczym patologicznym i nienormalnym. To jest normalne. Więc to nie wymaga leczenia nawet. To, że ktoś czuje depresję czy tam żal i złość po utracie męża, o ile to się nie utrzymuje powyżej tam, nie wiem, roku czy dwóch lat, takie stany długie, to nie jest nic patologicznego, więc tutaj interwencja terapeutyczna by polegała na wspieraniu w przeżyciu procesu żałoby, bo to jest normalne. I czego efektem, ostatnim etapem żałoby jest akceptacja, o którą pani pyta. Dobra, jeszcze jedno. Ajku. Tak to jest. Dobra, co zrobić, jak się ma problem, żeby się otworzyć, bo jestem zamknięta w sobie? Tak głupia odpowiedź mi przyszła, nie? Otworzyć się, ale to jest debilne odpowiedzieć tak, no bo jakby to było takie proste, to by się nie pytało to. Przede wszystkim trzeba zrozumieć, co się za tym kryje, że ciężko ci się otworzyć. Za tym się kryją jakieś przekonania, jakieś schematy, które prawdopodobnie generują lęk. Sposób, który myślisz o sobie i o innych ludziach w kontakcie z innymi, zbliżanie się do nimi, generuje prawdopodobnie lęk, bo twój komentarz wskazuje na to, że przeżywasz lęk. Więc trzeba by odkryć, co to są za przekonania, które kryją się za tym, że to generuje lęk przed zbliżeniem się, i podjąć pracę, żeby te przekonania zacząć zmieniać za pomocą technik poznawczych. Czyli zrobić tak zwaną rekonstrukcję poznawczą swojego myślenia. Za pomocą określonych technik, na przykład za pomocą zbierania dowodów, dialogu sokratejskiego, eksperymentu behawioralnego i wiele innych rzeczy, które możemy zrobić, żeby pomóc zmienić przekonania człowieka. A następnie należy podjąć wysiłek, żeby zmierzyć się ze swoim lękiem.
czyli podjąć pracę behawioralną za pomocą ekspozycji na lęk. Czyli tworzymy sobie hierarchię ekspozycji na lęk związane z bliskością i podejmujemy wysiłek od najmniej bojących się rzeczy do tego, żeby się z tym lękiem zmierzyć krok po kroku, aż się wyhabituujemy, czyli mówiąc po polsku, odwrażliwimy na uczucie lęku i przestaniemy się bać bliskości. Tak wygląda schemat. A jak to w praktyce miałoby wyglądać, to wymaga indywidualnego się przyjrzenia, bo każdy człowiek jest indywidualny, więc to trzeba dostosować do potrzeb człowieka. Ale tak wygląda to w teorii, w protokół, jakby to powiedzieć, leczenia, nie? Dobra. To wszystko, słuchajcie. Idę, jeszcze udostępnię tego live'a tutaj do tworzenia na Instagramie, na YouTube'a i na Spotify'a to wrzucę. I jeszcze udostępnię jedną rolkę, którą przygotowałem dla was. I tak, ja uciekam. Jutro jadę do szkoły psychoterapii, więc mnie nie będzie przez cały weekend. Wracam w poniedziałek, na chwilę tu wpadnę i uciekam na wakacje, bo wylatuję na majówkę na Korfu i nie będę w ogóle w internecie, będę odpoczywał, nie będę pracował, będę resetował, więc nie będzie mnie w ogóle na Instagramie, ale o tym jeszcze wspomnę w poniedziałek. Ale jak wrócę z Korfu, to będziemy robić dalej takie live'y regularnie, więc będziemy się tak widzieć raz na tydzień, będę odpowiadał na wasze pytania. Nie na wszystko wiem, nie znam odpowiedzi, ale tak jest, no, nie wszystko się wie. Mimo, że się może tam coś wiedzieć, to nie wszystko zawsze. Więc póki co dziękuję i do zobaczenia.